Witam Was, Anony i Anonki. Mój żywot nie należy do najłatwiejszych ani do najnudniejszych. A dlaczego? Zaraz się przekonacie, jeśli tylko wczujecie się w moją historię opartą na faktach. Ale cóż to za kultura z mojej strony? Wypadałoby coś o sobie powiedzieć. Na potrzeby tej historii będę nazywać się Anoniusz. Prawdziwego imienia nie podam, bo ułatwiłoby to robotę CBA i innych biur śledczych w odnalezieniu mnie. Mam 18 lat i za pół roku przystępuję do matury, więc trochę stresi gegzę. Nazwy szkoły, do której uczęszczam, znać nie musicie. Wystarczy, że powiem, że znajduję się w Warszawie. Zanim komuś powstanie z tyłu głowy pytanie, to tak, kurwa, wybrałem liceum, a nie jakieś masochistyczne technikum. Jestem szanującym się normikiem, polaczkiem i chujem. A, dobra, powtarzam się. No, skoro już znacie co nieco na mój temat, to przejdźmy do meritum tej opowieści. Rucham psa jak sra. Przepraszam, ale jest to obowiązkowy fragment każdej dobrej pasty i nostalgiczni czytacze byliby oburzeni, a nie mogę do tego dopuścić. Zacznijmy może od początku, bo od środka to tylko wujek ze mną zaczyna, ale to historia na zupełnie inną pastę. Jaki wybraliście drugi język idąc do liceum? Szwabski? Niemiecki? Ja, ja, heitla! Czy komunistyczny rosyjski? Da, da, suka, Ja, ja wybrałem tchórzliwy i kapitulujący francuski. A że włóż bagietkę w dupę! Dlaczego? A to bardzo proste, ponieważ lepszego wyboru nie było. Ale przejdźmy do chwili, kiedy cała ta sytuacja nabiera rumieńców oraz tempa. Jak wiecie, jest pandemia, więc są lekcje zdalne. A co za tym idzie, nikomu się dupy ruszyć nie chce do nauki. Nie dziwię się. z sprawdzian, to po chwili odpala się Brainly, zapytaj one, dodrabiamy PL czy fotomaf. Ale, ale, ale! Z francuskim tak nie ma. Tutaj musisz trenować swoją wymowę i akcent. Kontynuując. Dobiega koniec pierwszego semestru. Stres w chuj, bo frekwencja na lekcjach popsuł Netflix odpalony w tle oraz CS na drugim monitorze. Typiera od Francuza mówi, że na następnej lekcji będzie cię pytać tak mocno, aż się zesrasz. Końcówki nie powiedziała, ale umiem czytać między wierszami. Nadchodzi dzień odpowiedzi. Jestem obkuty w chuj egze. Odpowiedź ustna. Start. Jedno pytanie, drugie, dziewiąte. Na każde odpowiadam poprawnie. Koniec. Uzyskałem 100% z odpowiedzi ustnej. O kurwa, toż to szóstka. Cieszysz się jak nigdy. Nagle głos zabiera typiara. No, ładnie, Anoniusz, postarałeś się. Masz sześć. Radość w chuj! Ale... Co? Rzadko bywałeś na moich lekcjach. Nie, błagam, tylko nie mów, że... Więc muszę ci wystawić trzy jedynki z aktywności na lekcji. Przykro mi. Cisza. Anoniusz, słyszałeś? Tak. Przykro mi, ale Twoja frekwencja nie przekracza 40%. Cisza. Yy, no dobrze, kto następny do odpowiedzi? Error. Disconnected. Server off. Wizja z mojej perspektywy. Ładowanie wirusa ukończono. Tak. Dobrze się wam wydaje. Schakowałem Teamsy. A dokładniej odciąłem tą starą szuflę od internetu oraz świata wirtualnego. Teraz pora przejść do fazy drugiej. Poszedłem do kuchni, otworzyłem chlebak, wyjąłem z niego bagietka oraz dwa krosokrasa. Kro... rogaliki, kurwa! Sprzęt schowałem do plecaka i wyszedłem na dwór. Pewnie się zastanawiacie, gdzie zamierzałem iść. Hehehe, zaraz się dowiecie. Chciałbym zaznaczyć, że tego dnia był okropny deszcz, więc przejrzystość oraz jasność była na poziomie główna. Ale to nie miało znaczenia, gdyż byłem zmotywowany. I gotów do działania. I zemsty. Tak. Szedłem do niej. Wizja z perspektywy baby od francuskiego. Disconnected. Kurwa mać, znowu ten internet. Merde! Eh! muszę wykupić ten światłowód. Inaczej nie będę mogła odpytywać tych gówniarzy. Ale skoro padł mi internet, no to Fajrant Napiszę potem do tej kurwy dyrki, że net mi wyjebało przez tą burzę, a i tak wypłata wpadnie. W takim razie pójdę poczytać książkę w kuchni. Znów wizja mojej perspektywy. Wysiadłem właśnie z autobusu. Totalne pustkowie. Przez deszcz nie widać na dalej niż dwa metry. Ale mi to nie przeszkadzało. Po prostu szedłem dalej naprzód. Mijam pierwszy blok, drugi, trzeci. Aż trafiam na ten właściwy. Światło pali się jedynie na klatce schodowej. Ciekawe, kim był schodow, tak BTW. Oraz w pięciu mieszkaniach na pięciu różnych piętrach. Ale mi to nie przeszkadzało. Po prostu wiedziałem, które okno mnie interesuje. Parter. Czyż nie idealnie? Schyliłem się i podniosłem coś na wzór kamyka. Zamachnąłem się i rzuciłem w okno. Zero reakcji. Rzuciłem drugi raz. Powoli zacząłem dostrzegać posturę człowieka na tle światła z lampy w pokoju. Jak wspomniałem wcześniej, przez ten deszcz niełatwo było coś dojrzeć, więc mogłem być spokojny o swoją anonimowość. Postać w oknie podeszła bliżej, jakby próbowała coś dojrzeć w smugach gęstego deszczu. Po chwili otworzyła okno. Przez chwilę stała w ciszy, aby po chwili wykrzyknąć z ciebie ciche, lecz wyraźne. Y, halo? Ktoś tu jest? Nie odpowiedziałem, tylko stałem dalej w miejscu. Nie wydając z siebie ani jednego dźwięku. Po chwili okno zostało zamknięte, a światło zgaszone. Nie przeszkadzało mi to, po prostu dalej szedłem zgodnie z planem. Obszedłem blok dookoła, aby znaleźć się przy słupie energetycznym. To stare osiedle, więc nie było ani strzeżone, ani zadbane, więc przeróżne kable wystawały ze skrzynki. Wyjąłem z plecaka jedną z bagietek. Przyjrzałem się, który kabel jest bezpośrednio połączony z blokiem. Przymierzyłem w niego i wykonałem jeden. Czysty, perfekcyjny rzut pieczywem. Szpiczasna bułka bez większego problemu przecięła kabel, tym samym odcinając dopływ prądu do bloku. Wszystko szło zgodnie z planem. Jej perspektywa. Całkiem ciekawa ta książka, w sumie idealna na takie deszczowe i ponure dni. Francuska komedia dodaje mi otuchy. Mogłabym czytać i czytać tą książkę cały dzień. Jep! Cisza. Odłożyłam książkę na stole i podeszłam do okna, w które ewentualnie coś uderzyło. Pierw myślałam, że to ptak, ale moje wątpliwości zostały rozwiane w momencie podejścia do okna. Zauważyłam jakiś kształt, który wyróżniał się od pozostałych. Przez tafle deszczu trudno było cokolwiek dojrzeć, ale jestem na 50% pewna, że to był człowiek. Otworzyłam okno i z lekkim strachem w głosie spytałam, czy ktoś tam jest. Nikt nie odpowiedział. Stwierdziłam, że to musi być ten nowo przystrzyżony żywopod, więc zamknąłam okno oraz opuściłam kuchnię, kierując się do salonu. Z powrotem moja perspektywa. Znałem dobrze jej schemat mieszkania. Od strony chodnika, gdzie stałem, nie zapaliło się żadne światło, zatem musiała udać się do salonu. Czy poszła mi tym samym na rękę? Sami się przekonajcie. Zrobiłem kilka okrążeń wokół bloku, aby oszacować, ile mieszkańców zostało w bloku oprócz niej. Z moich obserwacji wynikało, że jej sąsiedzi z trzeciego i czwartego piętra postanowili zostać w domu. Ale mi to nie przeszkadzało. Nie zamierzałem być głośny. Więc ściany działowe bez problemu wytłumują dźwięk nawet wybuchającego telewizora. Wróciłem znów pod jej okno kuchenne. Deszcz nadal padał z taką samą siłą i taką samą częstotliwością. Nie było nic widać, ani słychać. Ominałem chujowo przystrzyżony żywopłot i stanąłem centralnie pod jej oknem. Chwytając się parapetu, zdołałem się podciągnąć na tyle, aby nogami zaprzeć się o klatkę schodową. Ta głupia nauczycielka sama sobie przybiła gwóźdź do trumny, gdyż nie zamknęła okna, tylko zostawiła tą górną szparę. Wyjąłem mojego idealnie wygiętego rokalika i za pomocą jego osobliwego kształtu udało mi się otworzyć okno bezdźwięcznie. Tym samym właśnie sposobem znalazłem się w jej mieszkaniu. Złamałem prawo. Nie było już odwrotu. Ale... Mi to nie przeszkadzało. Zamknąłem za sobą okno oraz zdjąłem buty, które zostawiłem za oknem. Dlaczego? Moja podeszwa wydawała zbyt dużo dźwięków. Rozejrzałem się sytuacyjnie dookoła. Było ciemno, ale bez problemu dostrzegłem charakterystyczne elementy kuchni, jak lodówka czy kuchenka gazowa, do której podszedłem i odkręciłem połowę kurków. Udałem się do przedpokoju. Postarałem się wam to jak najlepiej zobrazować. Z przedpokoju wychodziły dwie pary drzwi, z czego jedne były do kuchni, a drugie do sypialni. Następnie korytarz robił skręt o 90 stopni, kończąc w salonie. Dzięki temu kształtowi zostałem niezauważony. Z salonu dobiegało do mnie delikatne światło, prawdopodobnie świecy, bo na pewno nie lampy. Pewnie znowu zaczęła czytać książkę, aby odwrócić swoją uwagę od panującej dookoła ciemności i dźwięku uderzającego o okna deszczu. W ciągu kilku sekund zszedłem do pozycji leżącej, aby przystąpić do ostatniej części mojego planu. Perspektywa mojego celu już jest nieistotna, bo złączy się z moją. Będąc na jednym końcu korytarza widziałem drugą sypialnię, którą obrałem za cel. Z salonu był widok tylko na to miejsce, gdzie przedpokój skręcał 90 stopni w stronę drzwi frontowych, które były moim alternatywnym wyjściem ewakuacyjnym. Powoli rozpiąłem plecak i wyciągnąłem pluszową wersję wieży Eiffla. Miałem z nią same dobre wspomnienia, dlatego ją zabrałem, wiedząc, że się na pewno przyda. I właśnie wybiła jej godzina. To nie była zwykła pluszowa zabawka. Miała specjalną funkcję, kiedy się o nią coś uderzyło. Wykonując gest rzutu granatem odłamkowym, posłałem zabawkę do drugiej sypialni. Po chwili ciszy wydał się głośny, niezrozumiały tekst, który głosił Viva la France! Czyli niech żyje Francja. Nauczycielka usłyszała ten dźwięk, po czym wstała i udała się do pokoju. Dobrze słyszałem, jak wykonywała każdy niepewny krok za krokiem, w ogóle nie oglądając się za siebie. Po chwili stania przed wejściem do pokoju postanowiła do niego wejść. Jak się domyślacie, znalazła zabawkę i dotarło do niej co za chwilę nastąpi. Już byłem w pokoju. Zamknąłem za sobą drzwi, miażdżąc klamkę na wypadek jej próby ucieczki. Czego o dziwo nie zrobiła. Była zaskakująco spokojna. Zapewne z przerażenia. I tak po prostu na siebie patrzyliśmy. Ja. Uczeń, który nie zda trzeciej klasy z powodu jej wystawionych ocen. I ona. Niezależna i chamska nauczycielka języków uległych. Z kieszeni wyjąłem dwa mini rogaliki, którymi momentalnie, w ciągu dwóch sekund, przybiłem ją do ściany, aby niepotrzebnie nie machała rękoma. Do ust włożyłem jej kolejną maskotkę. Szczura z ratatujil. Ratatuj, kurwa! Aby nie krzyczała. Spojrzałem jej głęboko w oczy i zadałem jedno pytanie. Czy jest pani teraz zalogowana w sieci? Pomachała głową na nie. To w takim razie nie jest pani aktywna! Po wypowiedzeniu tych słów wydobyłem z spiczastą szablę. Wykonałem z najlepszej żytniej bułki. Wypieczonej w południowej części Francji. I wykonałem jeden stanowczy ruch. Moja szpada weszła w jej brzuch jak w masełko, do którego moja broń pasuje tak BTW, aby po chwili przebić ją na wylot, tym samym zapewniając jej powolną śmierć. Moja szpada nasiąkała kolejną krwią mojego wroga, przez to stała się jeszcze potężniejsza. Spojrzałem na nią ostatni raz, po czym wyszedłem z pokoju. Wróciłem do kuchni, gdzie czuć było gaz, aby wyjść z powrotem przez okno. Po co ten gaz? Za około trzy godziny przyjdzie elektryk i w momencie ponownego odłączenia bloku do prądu w jej mieszkaniu powstanie spięcie, które będzie idealnym zapalnikiem dla ulatniającego się gazu. Założyłem kaptur na głowę i wróciłem do domu. Jeśli kiedyś, w deszczowy dzień, zauważysz tajemniczą postać z pieczywem u boku, to wiedz, że Twoje chwile są policzone.